Siema, jestem Voxy, witam was dzisiaj w najnowszym odcinku. Dzisiaj unboxujemy sobie myszkę od SteelSeries, czyli myszkę najlepszą dla graczy, najlepszą, serio mówię wam, po prostu 10 na 10, najlepsza myszka gamingowa. Ale to nie wszystko, dzisiaj odpakujemy sobie jeszcze słuchawki od Razera, Kraken Pro V2. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień pójdą krakeny. W środku mamy pięknie zaprezentowane słuchawki. Po wyjęciu tego pięknego pudełeczka na dole ukazuje nam się napis Welcome to the Cult of Razer, a za pudełeczkiem znajdują się naklejki, podziękowanie oraz instrukcje obsługi do słuchawek. Jeśli wyjmiemy słuchawki z pudełka, właściwie widzimy tylko tak: słuchawki, kabel i przejściówkę do komputera. Teraz opowiem o wyglądzie tych słuchawek. Powiem wam tyle, to naprawdę ładne słuchawki. Posiadają po bokach logo Razera. Moim zdaniem zielony kolor idealnie pasuje do słuchawek i motywu Razera. Słuchawki posiadają mikrofon, który przetestuję w dalszej części filmu. Poduszki o owalnym kształcie są wykonane z ekoskóry i są bardzo wygodne. To teraz przejdźmy do myszki SteelSeries Rival 600. Jak już otworzyliśmy pudełko, naszym oczom ukazuje się od razu ta piękna myszka, którą można bez problemu wyjąć. W tym pudełeczku znajdują się ciężarki. W tym pudełeczku było kolejne pudełeczko, w którym już mamy ciężarki po 4 gramy. Tutaj w tym miejscu znajduje się instrukcja do myszki. Myszka Rival 600 to myszka przewodowa. Największą wadą tego kabla w myszce jest to, że nie jest ona opleciona, tylko po prostu gumowa. Bardzo nietypową rzeczą w tej myszce jest to, że ona posiada dwa sensory. Ten pierwszy sensor odpowiada za poruszanie się w osi X i Y, a ten kolejny odpowiada za głębie. Oczywiście, myszka posiada scrolla, dwa przyciski, przycisk do zmiany DPI, trzy przyciski po boku. Zwykle są dwa. A najbardziej nietypową rzeczą w tej myszce jest to, że można bez problemu wyjąć dwa panele boczne z tej myszki, włożyć ciężarki po bokach, co pozwoli nam po prostu doważyć tą myszkę. I od razu myszka jest cięższa o 16 gramów. A te dwa panele boczne trzymają się na magnes, więc nie musimy się bać o to, że może coś się w niej złamać. I bez problemu wszystko kliknęło i wszystko działa. Omae wa mou shindeiru. Nani? Dzięki oprogramowaniu SteelSeries Engine możemy bez problemu modyfikować podświetlenie i różne inne opcje w naszej myszce. Dobra, wszystkie sprzęty już mam podpięte, a więc teraz przejdziemy do testów i pokazania wam aplikacji SteelSeries Engine. Zobaczcie, jak to odpalimy. Mamy tutaj style. No i właśnie. Tutaj sobie dopasowałem parę rzeczy. Na przykład, jeżeli wybiorę Fortnite, myszka zapala mi się na fioletowo, fioletowo-niebiesko, i zrobiłem tak, że jeżeli nacisnę, to będzie mi się ten niebieski zamieniał na fioletowy, a fioletowy na niebieski, żeby po prostu się zamieniały miejscami. Dobra, to tak, tworzymy nowy styl, ale możemy tutaj ustawić na przykład, że myszka będzie mi tak latała po całym pulpicie, a tutaj możemy ustawić, że będzie miała dokładnie. To jest najfajniejsza opcja, Angel Snappy, która pozwala nam, to jest opcja dla takich grafików komputerowych, którzy nie potrafią na myszce narysować prostych linii. Mamy tą opcję. Jeżeli sobie ustawimy na prostą linię, to myszka będzie nam usiłowała narysować w prostej linii wszystko. I zobaczcie. Nie staram się nawet, a rysuje mi prosty prostokącik, zobaczcie. A jeżeli usunę tą opcję, tak będę próbował, to mi będzie tak wychodził. Beznadziejny, nie? A jeżeli ustawię tą opcję, to bez problemu rysuję prostą linię, prosty prostokąt. Teraz mamy illumination, czyli światełka, po prostu. Tutaj mamy parę opcji, możemy, nie wiem, co to jest. A, możemy tutaj wszystko zaznaczyć. Możemy tutaj zaznaczyć podane i możemy wybierać po kolei. Dobra, pokażę wam po kolei. Steady, czyli po prostu zwykły kolor, po prostu zielony kolor.
zielony kolor. Mamy tutaj color shift, czyli po prostu zmianę kolorów. Mamy tu parę szablonów, ja sobie też porobiłem, tutaj jest historia. Możemy na przykład zrobić coś takiego, co zrobimy na przykład kolorowe, które będzie trwało jedną sekundę na kolor. I zobaczcie, i teraz się mieni jak cholercia. Multicolor breath, czyli oddychanie. To jest oddychanie. I polega na tym, że wybieramy sobie kolor, a to czarne pole to jest po prostu miejsce, w którym nic się nie świeci. Możemy ustawić tak i będzie nam tak szybko oddychało. Mamy tutaj na przykład niebieski. Niebieski to będzie kolor, który otrzymujemy po kliknięciu, a żółty to będzie kolor zwyczajny. No i mamy tak, zamieniam się w niebieski momentalnie, a później staje się żółty. To jest taki bajer, patrzcie, jak już sobie skonfigurujemy wszystkie opcje, to wychodzimy, możemy sobie zeskanować grę, wybrać sobie jakąś grę, choć nie wiem, jakieś Paladinsy czy coś, a później dostosować do niej kolor myszki. Czyli to tak to działa, że jeżeli odpalimy Fortnite'a, to będzie ustawienie Fortnite, jeżeli ustawimy CS'a, to będzie moje ustawienie CSGO, jeżeli na przykład będzie Photoshop, to będzie moje ustawienie praca. A więc teraz przetestujemy sobie słuchawki. Powiem wam tyle, bardzo dobrze wykuszają, mają bardzo dobre basy, a teraz przetestujemy ich mikrofon. A to nie jest mikrofon do nagrywania, powiem wam szczerze, nie zadowala mnie to i gdybym miał sam ten mikrofon, to raczej moja jakość audio nie byłaby za dobra. I uwaga, teraz mamy dźwięk z tego mikrofonu. No mówię, nie powala aż tak bardzo, niestety, ale jest wystarczający. To jest wystarczający dźwięk, bo i tak, jeżeli rozmawiacie z kimś przez Discorda, przez czat w Fortnite, przez czat w CS-ie, no to aż tak nie przeszkadza w grze, bo to ma służyć do komunikacji, a nie do na przykład nagrywania filmów na YouTube'a. To służy do nagrywania filmów na YouTube'a, bo to jest mikrofon do nagrywania. Więc jeżeli chcecie mieć dobre słuchawki do grania, polecam Razer Kraken Pro V2. Jeżeli chcecie mieć genialną myszkę gamingową, polecam SteelSeries Rival 600. A jeżeli chcecie nagrywać na YouTube'a i nie macie mikrofonu, polecam Novoxa NC1. Novox NC1, dobra jakość audio. Zapraszam. Tyle ode mnie. Żegnam was bardzo serdecznie. Do następnego odcinka, do następnego unboxingu. Siema.